dwa dni przed castingiem poinformowałam mamę, że mamo, jedę na casting. Ona, że jak to pojedziesz na casting? Nie wiem jeszcze jak, ale pojadę. Cześć, mam na imię Klaudia, jestem tancerką i instruktorką tańca. Przyszłam dzisiaj do Cooking Challenge, żeby powiedzieć Wam, że naprawdę warto spełniać swoje marzenia, dążyć do wyznaczonych celów i nie poddawać się przeciwnościom losu. W związku z tym zrobimy dzisiaj keks bananowy. Zapraszam! A więc tak, przepis jest mega prosty, słodki, ze zdrowych składników, szybki, więc tylko robić i wcinać. Chodząc do trzeciej klasy technikum, zaczęłam się orientować, że za chwilę będę w klasie maturalnej i trochę nie będę miała co ze sobą zrobić, bo pieniążków na studia niestety nie będzie. No a niestety, jakbym chciała studiować, to trzeba by też jednocześnie pracować, jakoś się utrzymywać. No i tak trochę taniec by poszedł w odstawkę i troszeczkę szkoda. Zobaczyłam w internecie ogłoszenie o tym, że będzie casting do programu tanecznego. Dwa dni przed castingiem poinformowałam mamę, że mamo, jedę na casting. Nie wiem jeszcze jak, ale pojadę. Pojechałam sobie do Krakowa pociągiem. Dojechałam na pre-casting, żeby było śmieszniej. Następnego dnia miałam egzaminy zawodowe. Wróciłam z castingu o 5 rano. O 8 wstałam, poszłam na egzamin. Żeby nie było, egzamin zdałam. Okazało się, że casting przeszłam. I tam sobie byłam aż do półfinałów. I to była moja przygoda taneczna, telewizyjna i po tym właśnie programie przeprowadziłam się do Warszawy i tutaj teraz tańczę. Jeżeli ktoś się boi spróbować, zaryzykować, trzeba sobie pomyśleć, czy jest coś do stracenia. Zaryzykowałam, pojechałam i okazało się, że można, że da się, że wystarczy po prostu ciężko pracować i próbować wykorzystywać okazje, które się w życiu przydarzają. Mega prosty przepis. Kalorycznie, no tak, no nie jest jakoś super kalorycznie, ale mogło być gorzej. Na pewno jest mniej kaloryczny niż czekolada i na pewno też zdrowszy niż czekolada, a raz na jakiś czas na deser można sobie pozwolić. Czas minął, wyciągamy ciacho. Pachnie pięknie. Wydaje mi się, że super smakuje. Na pewno super smakuje. Na pewno. Kochani, bardzo chciałam podziękować za udział w programie Cooking Challenge. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, że będziecie walczyć o swoje, że będziecie wychodzić do ludzi, będziecie się pokazywać i podążycie moimi śladami. Chciałabym teraz nominować swoje trzy koleżanki po fachu, Alicję Floryńską, Sarę Janicką i Agatę Stachowiak, również przewspaniałe tancerki, które na pewno Wam pokażą jakieś super przepisy i Was bardzo zainspirują swoją pracą i ich efektami. Dziękuję!